Na pustyniach roczna suma opadów wynosi niespełna 25 mm. Są to jedne z najbardziej niegościnnych miejsc na Ziemi. Na piaszczystych i kamienistych pustkowiach Afryki każdego dnia trzeba walczyć o życie. Drapieżni mieszkańcy tych terenów muszą przechytrzyć zdobycz, która też jest świetnie przystosowana do życia w trudnych warunkach. Obowiązuje jedna zasada. Jedz albo pochłonie cię piasek. Najgroźniejsi mieszkańcy Afryki. Przeżyć na pustyni. W południowo-zachodniej Afryce znajduje się najstarsza pustynia świata. Zajmuje 80 tysięcy kilometrów kwadratowych. Namib jest bezwzględna, kapryśna i bardzo sucha. Temperatura wzrasta tu do 60 stopni Celsjusza. Jest to niebezpieczne miejsce dla słonicy wędrującej z bezbronnym cielęciem. Zwierzęta pokonały blisko 70 kilometrów i wkrótce muszą znaleźć pożywienie. Ta para to słonie pustynne. Na świecie jest ich zaledwie około 150. Dzięki wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, samica prowadzi całą grupę do ukrytego źródła życia. Jest nim rzeka Hoanip. Jej wody są ukryte głęboko pod ziemią, ale brzegi porastają mimozy, których gałęzie są usiane darami. Słonie pokonują wiele kilometrów, by znaleźć te pożywne strąki. Wśród zwierząt są pobudzone testosteronem byki. Emocje sięgają zenitu, ale nie można tracić energii na walkę. Stado rozdziela się, by szukać opadłych owoców. Wkrótce zostają tylko te wiszące na najwyższych gałęziach. Zbieranie pojedynczych strąków wymaga czasu i energii. Byki wiedzą, jak rozwiązać ten problem. Pięciotonowe zwierzę strząsa na ziemię dziesiątki owoców. Trąba jest zbudowana z około 40 tysięcy mięśni, a jej koniec przypomina dwa palce na tyle zwinne, by zerwać pojedyncze źdźbło trawy. Na powierzchni nie ma wody. Słoniom pustynnym muszą wystarczyć bogate w wilgoć rośliny. Zwierzęta te mogą się obyć bez picia nawet 3 dni. To nic w porównaniu z tym, co potrafią ci mieszkańcy pustyni. Oryksy południowe mogą nie pić miesiącami. Dzięki bogatej sieci żył w jamie nosowej, ich temperatura wewnętrzna może wzrosnąć do 45 stopni, zanim zaczną się pocić. Pomaga to oszczędzać cenną wodę. Żaden inny ssak nie jest tak dobrze przystosowany do życia na pustyni. Wodę pozyskują głównie z dzikich melonów i bulw. Oryksy również wędrują do rzeki Hoanip, żeby jeść owoce mimos. Stado ma szczęście. Dzięki ciężkiej pracy słoni strąki leżą na ziemi, ale tutaj nie ma darmowych posiłków. W grę wchodzi cenne źródło energii, którym słonie nie lubią się dzielić.
Beck agresywnie potrząsa trąbą. Daje do zrozumienia, że goście nie są mile widziani. Mało kto zadarłby z największym ssakiem lądowym świata. Oryksy szybko uciekają. Słonie zostały daleko, ale kłopoty dopiero się zaczynają. Oryksy idą dalej, nieświadome tego, że są śledzone przez najgroźniejszego drapieżnika. Lwica nie jest sama. Lwy pustynne są bardzo rzadkie. W Namibii zostało ich zaledwie 100. To stado liczy 3 osobniki. Lew osiąga prędkość blisko 60 km na godzinę, ale tylko na odcinku około 100 metrów. Samica musi się znaleźć 30 metrów od ofiary, żeby mieć szansę na sukces. Jej płowa sierść idealnie pasuje do barwy piasku. Zwierzyna jest coraz bliżej. Rogi oryksów są dobrze unerwione i już nie jeden drapieżnik zginął, nadziany na ich ostre końce. Ale lwica ma coś, czego brakuje innym wielkim kotom. Drużynę. Te 3 samice całe życie polują razem i są jak dobrze naoliwiona maszyna do zabijania. Oryksy należą do ich ulubionych celów. Koty po cichu blokują wszystkie drogi ucieczki. Wreszcie zastawiają zasadzkę na marudera zamykającego pochód. Korzyść z udanego polowania jest podwójna. Jak wszyscy mieszkańcy pustyni, te lwy przystosowały się do życia bez wody. Ich pragnienie zaspokaja krew ofiary. Zapach śmierci nie pozostaje niezauważony. Lwice jeszcze ucztują, a już gromadzą się padlinożercy. Reszta stada idzie dalej. Lwy zdobyły już nagrodę i nie muszą ścigać zwierzyny. Prawdziwi mistrzowie sztuki przetrwania wyczuli zapach padliny w pustynnym wietrze. Lwice będą broniły nawet najdrobniejszych resztek, ale temperatura rośnie i w końcu poszukają cienia. Królowe zabójców odeszły. Teraz do uczty przystępują ptaki i szakal. Oto prawdziwy oportunista. Do życia wystarczą mu owady, owoce i gryzonie. Lwice zostawiły jedynie resztki, ale dla szakala to prawdziwa uczta. Tutaj nic się nie marnuje. Brak stałych źródeł pokarmu, upał i drapieżniki to nie jedyne zagrożenia czyhające na mieszkańców tej krainy. Wiatr się zmienia,
zapowiadając śmiertelne niebezpieczeństwo. Pustynia Nabib wkrótce okaże gniew. Burze piaskowe przemieszczają się daleko w głąb Atlantyku. Dają początek zakwitom planktonu, którym odżywiają się morskie stworzenia. Gwałtowny wiatr niesie nowy zapach, na które wszystko, co żyje, czekało przez cały rok. Suma rocznych opadów na pustyni Nabib osiąga średnio 24 mm. Czasami cała ta woda spada jednocześnie. Przez kilka dni w roku można obserwować niezwykłe zjawisko. Rzeka Hoanip płynie wartkim nurtem. Burza mija równie szybko, jak się zaczęła, ale pozostawia odmieniony krajobraz. Podobnie jak inne pustynne antylopy, skoczniki antylopie mogą przez wiele miesięcy nie pić wody. Sporadyczne deszcze wystarczą do zaspokojenia ich potrzeb. Okres obfitości jest krótki. Za kilka godzin woda wsiąknie w piasek. Rzeka Hoanip dla wielu jest życiodajna, ale tutaj też czyha zagrożenie. Żmija Bitis cornuta znalazła idealne miejsce. Mały kamień zamienił się w miskę pełną wody. Jej resztki zebrały się w zagłębieniach. Miękka tkanka wyściełająca żuchwę gada jest jak gąbka wchłaniająca wilgoć. Wąż rzadko ma okazję porządnie się napić, ale nie jest jedynym oportunistą korzystającym ze znikającego źródła wody. Niektórzy jeden łyk mogą przypłacić śmiercią. Wysuwając język, żmija wyczuwa smaki i zapachy. Każdy jego ruch tworzy trójwymiarowy obraz na podstawie wyłapanych z powietrza związków chemicznych. Rozwidlony język maluje obraz, którego główną bohaterką jest mysz. Dla gryzonia najważniejsze jest znalezienie wody. Rzeka wyschła. Resztki wilgoci zostały tam, dokąd nie sięga piasek. Na przykład na kamieniach. Dla żmii jest to idealne miejsce na zasadzkę. Wąż czeka, aż posiłek się zbliży. Zapach wody rozprasza mysz, która idzie coraz dalej, by wreszcie znaleźć się w strefie rażenia. Gad nie ryzykuje. Nie chce, by gryzoń go podrapał albo pogryzł. Atakuje raz i puszcza ofiarę, ale to nie znaczy, że łowy nie były udane. Cytotoksyczny jad już zaczyna działać. Szybko poraża układ nerwowy, zatrzymując pracę ważnych dla życia narządów. Gdy mysz już nie żyje, żmija rozpoczyna ucztę. Jest to powolny i metodyczny proces.
Dzięki niezwykle elastycznym więzadłom w szczękach. Mały gad może połknąć posiłek znacznie większy niż jego głowa. Z dala od rzeki, na piaszczystych wydmach, poluje żmija rogata. Opodal skorpion również szuka pożywienia. Na pustyni Namib tylko nieliczne skorpiony wychodzą na żer za dnia. Ciemny szkielet zewnętrzny tego osobnika wyraźnie widać na piasku. Żmija rogata ma zaledwie 40 cm, ale cytotoksyczny jad czyni z niej zabójczego przeciwnika. Skorpiony z gatunku Parabutus villosus należą do największych w Afryce. Na wydmach polujący z zasadzki wąż znajduje niewiele kryjówek. Rozwiązuje ten problem, zakopując się w piasku. W ukryciu czeka, aż skorpion podejdzie bliżej. Ale ten stawonóg ma 18 cm długości i jest bardzo jadowity. Mały wąż nie chce ryzykować. Żmija rogata ma czas. Jej powolny metabolizm sprawia, że może wytrwać bez jedzenia kilka tygodni. Czeka na zdobycz chroniona przed słońcem przez położone głębiej chłodniejsze warstwy piasku. Skorpiony miewają nawet 12 oczu, ale widzą słabo. Umieszczone na odnóżach i ciele włoski czuciowe oraz sensille rejestrują wibracje i zapachy, prowadząc drapieżnika do drugiego, mniejszego skorpiona. Pustynni łowcy nie cofają się przed kanibalizmem. Mniejszy i szybszy skorpion miał szczęście. Wyspecjalizowane narządy, nazywane grzebieniami, przeczesują podłoże w poszukiwaniu zapachów. 100 tysięcy neuronów czuciowych przesyła informacje do centralnego układu nerwowego. Oznacza to, że mniejszy skorpion mógł uciec, ale nie ukryje się na długo. Większy drapieżnik dobija ofiarę potężną dawką jadu, która mogłaby zabić człowieka. Przed posiłkiem pajęczak musi znaleźć schronienie. Nie ma zębów. Enzymy zawarte w jego ślinie rozpuszczają ofiarę, co wymaga czasu. Tutaj zawsze znajdzie się większy, silniejszy albo szybszy drapieżnik szukający łatwej zdobyczy. Namib nie jest jedyną pustynią w Afryce. Sahara zajmuje większość północnej części kontynentu. To największa gorąca pustynia świata. Zajmuje powierzchnię ponad 8,5 miliona kilometrów kwadratowych. Wielkością jest zbliżona do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rocznie spada tu zaledwie 80 mm deszczu. W ciągu dnia temperatura sięga ponad 50 stopni, a nocą spada nawet do minus 15. Mało kto chciałby tu założyć rodzinę, ale fennek czuje się jak w domu. Jest jednym z nielicznych mięsożerców zamieszkujących Saharę, którzy mogą przeżyć bez stałego dostępu do wody. Gęste futro chroni opuszki łap. Żaden inny psowaty nie ma tak dużych uszu w porównaniu z resztą ciała. Służą one do termoregulacji. Wraz ze wzrostem temperatury oddech fenka przyspiesza.
Zwierzę oddycha nawet 690 razy na minutę. Jest wielkości psa rasy Chihuahua. Waży 2 kg, ale nie dajmy się zwieść. Fennek jest bardzo szybkim i sprawnym zabójcą. Trwa sezon rozrodczy. Samiec sprawdza, czy jego partnerka jest gotowa. Delikatnie szczypie ją w ogon. Dla niej to jeszcze nie pora. Samiec musi najpierw dowieść, że potrafi zapewnić rodzinie pożywienie. Teraz ma szansę. Szukający cienia świerszcz wychodzi na gorący piasek. Uciekając przed słońcem, wpada prosto w szczęki lisa. Ogromne uszy służą nie tylko termoregulacji. Są jak 15-centymetrowe anteny satelitarne i doskonale wyłapują dźwięk. Fennek słyszy najdrobniejsze ruchy piasku. Lis biega z prędkością ponad 30 km na godzinę. Świerszcz nie ma z nim szans. Owady stanowią główne pożywienie fenków, ale samiec musi znaleźć coś większego, żeby uwieść partnerkę. Wygląda słodko, ale jest bezwzględnym łowcą. Może zabić zdobycz większą od siebie, a jego uszy to bardzo skuteczne narzędzie. Naukowcy sądzą, że lis słyszy serce myszy bijące pod piaskiem. Nie widzi zdobyczy, ale ją słyszy, a bardzo czuły nos wskazuje ją z ogromną dokładnością. Aby uniknąć pogryzienia przez osaczoną mysz, Fennek działa bardzo ostrożnie. Wykorzystuje swoją szybkość, by nie pozwolić na kontratak. Samica przegapiła tę zdobycz, ale to nie znaczy, że będzie głodna. Samiec zjada lwią część, ale musi oszczędzać energię. Gdy partnerka zajdzie w ciążę, będzie musiał zaspokajać jej potrzeby. Nareszcie samica jest gotowa do kopulacji. Fenki łączą się w pary na całe życie. Samiec musi zadbać o całą rodzinę. Najpierw pomaga zbudować dla nich dom. Fenki bardzo sprawnie kopią nory. W ciągu niespełna 10 minut mogą wykopać korytarz o długości 40 cm. Gdy nora jest gotowa, tworzy ogromny labirynt. Korytarze mogą mieć nawet 120 metrów i 15 wyjść, które przydają się, gdy trzeba szybko uciec przed innymi drapieżnikami. Przez kolejne 2 miesiące ta nora będzie domem samicy. Komora musi być na tyle duża, by przyszła mama mogła się obrócić i położyć. W chłodne noce okryje się puszystym ogonem jak kocem. Do obowiązków partnera należy zostawianie pożywienia na progu, do czasu, gdy młode będą mogły wychodzić z nory. Każda taka wycieczka będzie ryzykowna. Fenki są aktywne głównie nocą. Ich największymi wrogami są duże sowy, ale za dnia na niebie pojawiają się inne drapieżne ptaki, takie jak ten orzeł sawannowy.
Aby znaleźć pożywienie dla partnerki, samiec musi podjąć wyzwanie. Wzdłuż zachodniego wybrzeża Namibii powstają jedne z najwyższych piaszczystych wydm. Rocznie spada tu niespełna 5 mm deszczu. Może się wydawać, że w takich warunkach nie przeżyje żadne zwierzę, ale to nieprawda. Żmija karłowata sunie po szorstkim piasku, odpychając się od podłoża całym ciałem. Porusza się bokiem i może się wspinać nawet na 300-metrowe wydmy. Osiąga prędkość 25 km na godzinę i cały czas pozostawia na piasku swój autograf. Łuski na jej brzuchu są usiane mikroskopijnymi otworami, co ułatwia poruszanie się po piasku. Żmija poluje. Wybrała odpowiednie miejsce, żeby zniknąć. Jest łowczynią doskonałą. Niewidoczną, cierpliwą i jadowitą, ale ma konkurencję. Kiedy Godzilla rusza na łowy, nigdzie nie jest bezpiecznie. Camaleona macfensis jest największym kameleonem Afryki Południowej. Ma niezwykły apetyt. Jego pole widzenia ma 360 stopni. Każde z oczu porusza się niezależnie. Zwierzę wypatruje wszystkiego, co się rusza. Soczewki w oczach kameleona są nietypowe, bo wklęsłe, a rogówki wypukłe. Jest to jedyny kręgowiec, który może ocenić odległość, nie kierując obojga oczu na jeden obiekt. W odróżnieniu od swoich nadrzewnych kuzynów, ten kameleon wiedzie naziemny tryb życia. W poszukiwaniu pożywienia pokonuje ogromne odległości. Gdy piasek się nagrzewa, kameleon ulega niezwykłej przemianie. Zmieniając budowę skóry, staje się blady, by odbijać promienie słoneczne. Teraz ma taki sam kolor jak wydmy. Może z zaskoczenia zaatakować szarańczę, poturbowaną przez bezlitosny wschodni wiatr. Pora wykorzystać najgroźniejszą broń. Język kameleona wystrzeliwuje jak sprężyna z prędkością 20 km na godzinę. Jest zakończone przyssawką. Maleńkie zęby nie nadają się do rzucia. Zamiast tego gad miażdży zdobycz silnymi szczękami i połyka ją w całości. Jeden owad zjedzony. Pora zapolować na kolejne 199. W
odróżnieniu od rannej szarańczy, ten chrząszcz z rodziny czarnuchowatych należy do najszybszych na świecie. Osiąga zawrotną prędkość blisko metra na sekundę. Polowanie na tego owada wymaga sprytu. Trzeba się też będzie nachodzić. Na szczęście kameleon też jest szybki. Strzał w dziesiątkę. Czasami zmiana miejsca pobytu może ocalić zwierzę przed śmiercią głodową. Nawet jeśli chodzi o drapieżnika polującego z zasadzki. Skoro w pobliżu jest kameleon, żmija karłowata musi się przemieścić. Na tym morzu piasku trudno o cień. Karłowate krzewy zapewniają schronienie i są idealnym miejscem do polowania. Żmija może czaić się w zasadzce nawet kilka dni, czekając na uciekającą przed słońcem ofiarę. Taką jak ten samiec stepniarki piaskonurka, albo jedna z pięciu samic, które zwabił na swoje terytorium. Gadzi Kasanowa walczy z upałem, wykonując taneczne ruchy. Na zmianę unosi kończyny, dzięki czemu nie smaży się na piasku. Na tę taneczną imprezę właśnie wpadł nieproszony, zabójczy gość. Tylko nieliczne ptaki mogą przetrwać na pustyni Nabib, ale szareczki blade znajdują tu idealny teren łowiecki. Jaszczurka jest szybka, ale szareczka atakuje z powietrza. Ptaki te zwykle odżywiają się mniejszymi owadami i pędrakami. Z tak dużym gadem trzeba działać ostrożnie. Piasek ma temperaturę 70 stopni. Nie ma dokąd uciec, a czasami najlepszą obroną jest atak. Gad otwiera pysk, by wyglądać groźniej i zniechęcić napastnika. Nie może się tak prężyć zbyt długo. Musi uciec, gdy nadarzy się okazja. Jaszczurka zna jeszcze jedną sztuczkę. Jej wydłużony pysk jest jak łopata. Umożliwia błyskawiczne zanurkowanie w głąb piasku. Szareczka kilka razy dziobie piasek, ale nie widzi jaszczurki i sama może zostać pogryziona.
To wystarczy, by ptak spuścił z tonu. Stepniarka ucieka. Szareczka wie, że została wykiwana. Na tej pustyni jest wiele więcej stepniarek piaskonurków. Jedna z partnerek samca nie wie, jak niebezpieczne są wydmy. Skupia się na własnym posiłku. Gady te całą wodę pozyskują z pożywienia. Soczysty karaluch to idealna zdobycz. Ale stepniarka została zauważona. Szareczka wykorzystuje okazję. Tym razem gad nie walczy. Ptak błyskawicznie uderza nim o piasek. Inna samica jaszczurki zauważyła zagrożenie. Nie zamierza czekać, aż znajdzie ją druga szareczka. Szybko szuka schronienia. Ale miejsce pod tym krzewem jest już zajęte. Cierpliwość żmii karłowatej wreszcie się opłaciła. Jej zęby jadowe są ogromne w porównaniu z długością ciała. Jad zostaje wstrzyknięty bardzo głęboko. Jaszczurka nie ucieknie daleko. Nad pustynią Namib zapada zmrok. Piasek oddaje promieniujące z niego ciepło. Chłostane wiatrem wydmy kontynuują wytrwałą wędrówkę na północ. Nocą dzienne drapieżniki nie są groźne, ale mrok skrywa inne niebezpieczeństwa. Pustynny pająk z rodziny spachaczowatych w świetle księżyca nie wyszedł na spacer, tylko na polowanie. Jego długie odnóża pozwalają wychwycić najdrobniejsze drgania piasku potrącanego przez chrząszcza. Zdobycz jest wreszcie dostatecznie blisko i pająk skacze. Wbija szczękoczułki w ofiarę i czeka, aż jad rozpuści wnętrzności chrząszcza, tworząc białkowy napój. Pająk wysysa tkanki, pozostawiając tylko szkielet zewnętrzny. Z
pełnym brzuchem w samą porę wraca do kryjówki. Zbliża się świt. Pająk musi szybko znaleźć bezpieczne miejsce. Kiedy trzeba szybko pokonać dużą odległość na wydmach, nie warto się męczyć chodzeniem, skoro można się toczyć. Pająk podkurcza odnóża, zmieniając się w kulkę i stacza się z wydmy. Wykonuje przy tym 20 obrotów na sekundę. Niestety za prędkość trzeba zapłacić. Pająk nie wie, w jakim kierunku się toczy, ani gdzie się zatrzyma. Właśnie wylądował w domu sąsiadki. Jest to samica tego samego gatunku. Te pająki są zwierzętami terytorialnymi, a także kanibalami. Samica nie pozwoli, by tak duży posiłek jej uciekł. Zabicie przeciwnika to dopiero połowa sukcesu. Trzeba jeszcze uchronić zdobycz przed padlinożercami. Samica wytwarza sieć nie do łapania zdobyczy, ale do tego, by wyścielić nią starannie wykopaną norkę. Pajęcze włókna są wytrzymałe jak stal, ale również lekkie i elastyczne. Doskonale wzmacniają kryjówkę wykopaną w miękkim piasku. Wejście zabezpieczone. Samica zaczyna kopać. Po ukończeniu norka może sięgać 50 cm w głąb wydmy. Pajęczyca i jej zdobycz będą bezpiecznie ukryte przed upałem, burzami piaskowymi i oczami drapieżników. Tak duży posiłek może jej wystarczyć na ponad miesiąc. To ciężka praca, ale życie na pustyni jest trudne. Pajęczyca, podobnie jak inne zwierzęta, musi wykorzystać każdą okazję, bo następny posiłek może być jej ostatnim. Wersja polska Smak Jam Studio, tekst Filip Zubczewski, czytała Justyna Gardzińska.